Witam wszystkich bardzo serdecznie w moim kolejnym projekcie, którym tym razem jest Custom Level, trzeci z kolei. Ten custom nazywa się Mini Cube. Ogólnie nie ma żadnej takiej fabuły, jedynym celem jest po prostu wydostać się z kostki Rubika. Tak właśnie wygląda ten cały poziom. To jest jeden poziom. Ale co ważniejsze, mam dzisiaj pewną niespodziewankę, którą jest... Cześć wszystkim, Lizbeth z tej strony. No właśnie, dodatkowa komentatorka. Która postara się nie zagadać głównego komentatora. No nawet jeśli zagada, to nie będzie to żaden problem. No to się jeszcze okaże. W każdym razie powstrzymam się przed zbytnim rozgadaniem. Muszę przyznać, że ta szachownica tam to tak daje po oczach, jak dla mnie. Zwariowałabym w takim pomieszczeniu. Mi to przypomina Simsy. Tam jest tak, można łazienkę tak zrobić podobnie. A nie wiem, nie grałam nigdy. No to w tą pierwszą kartkę, którą wzięliśmy tam z piedestału, to była właśnie ta mapa. Rozkład pomieszczeń w kostce Rubika. A my jesteśmy w... Wake up. Mid level. Aha, dobra. Okej. A teraz tu w łazience wzięliśmy tą notkę. Przeczytajcie sobie sami, ja nie będę czytać. No, ja tym bardziej z moim angielskim. No ale dowiadujemy się z niej, że trzeba znaleźć crowbar, czyli łom i żółty klucz. A, widzisz, to znaczy łom, my się znamiałam z tego. No to bierzemy się najpierw za ten żółty klucz, bo do łomu jest dłuższa droga trochę. Musimy przejść przez pokój luster. Nie wiem, są w sumie trzy lustra na krzyż i oni to lustra, pokojem luster nazywali. Właśnie tak chciałam powiedzieć, że inaczej to sobie trochę bym wyobrażała. No. Jakaś sala, wiesz, krzywych luster, jak z wesołego miasteczka powiedzmy, czy tam no, z czegoś ja też takiego. Tak na porządku myślę, no ale cóż, małe widocznie rozczarowanie. Tak, no twórcy się nie chciało widocznie przemęczać z lustrami. Wyprzedasz fabułę. Pies już poszedł. O. A człowiek tam jeszcze był. No. Jeden bas trzech w tym całym poziomie. Boże, przeciwników nie ma tu wiele. Twórca głównie postawił na logikę, co mi się właśnie podoba. No zapowiada się fajnie, w sumie... W sumie fajnie, bo jakoś tak walczyć ostatnio... Ja nie lubię w Tomb Raiderze, ostatnio mnie zabija każdy. Sorry. Przy okazji, jak tu już jesteśmy, idąc do żółtego klucza, weźmiemy coś, co się nam przyda praktycznie na końcu poziomu, dopiero. Ale jak jesteśmy, to już to weźmiemy, po co łazić 100 razy potem. No, jak się wie, że to coś tu jest. Jakiś budu, Boże. Jakiś mroczny ten level. To jest Heart of a Demon. Demnet. Coś takiego można spotkać w TR5 też. Więc to nie jest stworzone przez użytkowników, jakby co. No, gdzieś tego nawet nie wiedziałam. No, z tego co wiem, to jeszcze nie grałeś chyba w piątkę. No nie. Nawet nie miałam zainstalowanej, więc...
Dlatego nie będę wyjaśniał, gdzie to można znaleźć, żeby ci nie psuć gry. A wiesz co, zanim ja dojdę do piątki, to ja i tak zdążę zapomnieć. No co, jeśli tak, to... To serce idzie znaleźć w pierwszym poziomie Irlandii Gallows 3. Mi nic nie mówi. Mówiłem, wiem. Cechą charakterystyczną tego poziomu i dwóch następnych po nim jest to, że Lara tam ma 16 lat. Aha. Ma dwie kitki zamiast jednego balkocza, nie ma broni. Ale ogólnie nie lubię tych trzech poziomów. No to może mnie się będą podobać, bo jakoś tak zauważyłam, że ja lubię te, których ty nie lubisz. I odwrotnie. Ale to są dość mroczne poziomy. Zresztą mi mroczny klimat nie przeszkadza jako taki, bo tylko poziom był sensowny. A twój ulubiony Londyn z TR3 dla mnie sensowny nie jest. Znaczy jest sensowny, ale ja go nie lubię. No. Nie wiem, co tak ludzie nie lubią tego Londynu. Nie wiem, jakoś nie przypadł mi do gustu. Za długo grałam w niego kilka miesięcy, bo włączałam grę na 10 minut, zacinałam się i wyłączałam na kolejne 2 tygodnie w tym Londynie jakoś tak. No tak wyglądało przechodzenie tego Londynu. To fakt, to są pogmatwane levely, tego strasznie się nie da ukryć, ale... Chyba najbardziej pokręcone levele ze wszystkich Tomb Raiderów, a przynajmniej w trójce. No, to na pewno. Wiesz, no nie wiem, jak wyglądają ostatnie levele w trójce, bo jeszcze nie skończyłam, ale... Ale na pewno najmniej ulubiona. Okej, to... Mamy już... klucz. Jeszcze trzeba znaleźć dziurkę później, do klucza. To znaczy, praktycznie my ją już mijaliśmy. No kilka chyba nawet już mijaliśmy jakichś różnych... Przepraszam, tu jest dużo kluczy do szukania. No. I to właśnie mi się najbardziej podoba. Uwielbiam szukać kluczy i różnych artefaktów w Tomb Raiderze. No jakby nie patrzeć, cała istota Tomb Raidera się w tym kryje. No właśnie. Taki wniosek można wysnuć. A to jest właśnie kolejna rzecz po logice, którą krystalsi wyrzucili. Co mnie wkurza. No owszem. Jedynie w Anniversary się pojawiają klucze, bo to remake jedynki. No. Anniversary mi się całkiem fajnie grało, muszę przyznać. No była taka namiastka jedynki, że jedynka mi nie działała, no to przynajmniej w Anniversary sobie mogą pograć. Wierz mi, że jak zagrasz w jedynkę, to raczej zmieni zdanie. Może nie całkowicie, ale po części na pewno. Taką mam nadzieję. Właśnie się zastanawiam, czy w kolejności następnej grać w jedynkę, czy skończyć trójkę, czy może czwórkę albo piątkę. No, ale... A ty w ogóle... Aha, bo ty już mówiłeś chyba, że najulubieńszy Tomb Raider to trójka, tak? No. Od niego zaczęła się moja przygoda i do niego mój sentyment największy. Jak widzicie, wróciliśmy do początku. I teraz się... No w sumie możemy iść najpierw po kolejny klucz, zamiast po łom. Coś ci ten łom nie po drodze, tak? No powiedzmy. O, tu jest dziurka na żółty klucz, co nawet widać po ramce. No w sumie jakby tak trzeba było dopasowywać ten klucz do każdej napotkanej dziurki bez... Jakby nie było tych ramek, to by było gorzej. A tym to ułatwili, że klucz ma kolor i jest ramka, nie? Ale to też, no, użytkownicy dopiero wymyślili. Aha. W normalnych Tomb Raiderach tego nie ma. No nie, no fakt. Fakt, trzeba dopasowywać. No ale to tam w sumie w tych klasycznych Tomb Raiderach to jest jakoś tak w miarę logiczne, jak się znajduje klucz, to jakoś tak mniej więcej wiadomo, gdzie go użyć. Przynajmniej tak mi się wydaje. Bo zawsze pokazują drzwi, do których są, nie? Czy dziurkę do klucza. No. Wiesz, ja nie lubię na przykład, jak ruszam jakąś dźwignią, ona coś mi otwiera, ale nie pokażą mi co. Tego nie lubię. No
czasem się tak zdarza, ale w normalnych klasykach tak jest rzadko, ale w customach to tak jest często. Aha, no nie wiem, nie grałam jeszcze w customy, tak więc wierzę na słowo. Okej, ale wracając tutaj, tu jest taka kostka, niby nie można z nią nic zrobić, ani przesunąć, ani w ogóle, ale jest ona mimo wszystko bardzo istotna i trzeba zapamiętać jej umiejscowienie. Bo tu jest bliźniacze pomieszczenie z lustrem, niby takim ciekawym. Jak się przyjrzymy, to tam jedna tekstura pod ścianą się odróżnia w podłodze. Czego tutaj na żywo nie widać. I no w tym lustrze. Taki ciekawy trik. I teraz tam była ta kostka, a tu jest kolejna niewidoczna. Okej. I na tą wyróżniającą się teksturę, którą było widać w lustrze, trzeba przesunąć tą kostkę. Po prostu. Fajny pomysł. No. Nie wiem, czy bym na to wpadła. Ciężko na to wpaść, no bo... Niby tam jest ta kostka, ale domyślę, że tu jest jakoś drugą, jak jej nie widać. No właśnie, szukać kostki, której nie widać, to tak... No, no chyba, chyba, że jakoś tak będziesz biegła i przypadkiem w nie uderzysz, no to wtedy się człowiek zacznie zastanawiać, co tu jest, nie? No, niewidzialna ściana, czy coś. Ja bym się pewnie zastanawiała, czy to jakiś bóg nie jest. Bóg, bo jakkolwiek to się mówi. Nie wpadłabym chyba na tą kostkę, tak przynajmniej nie szybko. To nam otworzyło ćwiczki. Co ja te? No, teraz się jedna z moich ulubionych melodii Star 3 włączyła. Będę musiała sobie potem posłuchać. Niestety, o ile Skype umożliwia współdzielenie ekranu, takie, które ułatwią nagrywanie let's play współkomentowanych, o tyle niestety nie przesyła dźwięku. No, ale to idzie jeszcze przeżyć według mnie. No, pewnie. I tu mamy klucz zielony. Aczkolwiek zielonego zamka po drodze nie widziałam. Nie wiem, czy mijaliśmy, czy tylko nie zauważyłam. Nie, nie mijaliśmy. Dobrze, to pomieszczenie, nie w którym jest dziurka, jeszcze żeśmy nie byli. A teraz... Przelokam na mapę. To było w mafii. To pomieszczenie mafia ma ciekawą nazwę. No. Się zastanawiam, na jakiej zasadzie tak nazywane. Nie wiem. Bo inne, powiedzmy, że tam jakiś sens mają. To znaczy... Może jak tam dojdę, to może to zrozumiesz. No właśnie, dlatego tak... No jestem ciekawa, bo jak na razie to... Cudowne wspinanie się po drabinkach. Kurde, męczy mnie ta chrypa. Wybaczcie za to. No, zaś kratka szachownicy znaczy się. No. A najpierw idziemy tu. Teraz będzie dość ciekawe pomieszczenie. W którym coś zobaczyć, to jest sztuka. Znaczy wyjście znaleźć.
Zawieszona w kosmosie, kurczę. No. No i powiem, wygląda ciekawie. Na dole jest jakaś podłoga? Nie. Znaczy, niby jest, ale tam głęboko w dół się wlatuje i Lara ginie w lawie, czy co tam jest. W jednym miną można zejść po sekret, ale to nie będę się męczył. Czyli generalnie rada jest taka, żeby nie spadać. No. Cóż, nie może być za łatwo, by się znudziło. No właśnie. Tak. A co mówiłam? Nie spadać. Nie, no pewnie, że nie może być za łatwo. To żadnej przyjemności z grania wtedy nie ma za bardzo. Problem jednak jest w tym, że trzeba to jakoś, jak się coś tworzy, to trzeba to sensownie utrudnić, żeby mimo wszystko to sprawiało przyjemność i dawało chęć i motywację do dalszej gry, a nie, że to będzie tak w taki sposób trudne, że ino zniechęcać będzie. No, żeby nie irytowało przede wszystkim. O, a ty gdzieś tam skoczył. Do dziury w ścianie, niewidocznej. Nic nie było widać w ogóle. No. A ty nie myślałeś o tym, żeby stworzyć własny custom? Kiedyś próbowałem, ci powiem. No właśnie tak gdzieś coś mi się jakoś kojarzy. Gdzieś z komentarzy czy coś takiego. No, kiedyś próbowałem, ale to jest trudniejsze niż myślałem. Poza tym trzeba mieć strasznie obszerną wyobraźnię. No to na pewno. To są chyba te mafiozo, skąd się wzięła nazwa pomieszczenia. Tak. No gin, hopie. Wy tu, to ja tu. Nie wiem czemu, ale kojarzył mi się z Chicago lata, nie wiem, 30. Szkole się. Nie wiem czy słusznie, ale... Ale tak wyglądają jakoś. Zapisane. Tu trzeba szybko się ruszać. Inaczej by ta kolczasta kula by mnie zabiła. To znaczy Larę. Ten przycisk dał mi te trzy liny, ale je później wykorzystam. O Boże, stawka nie po linach. Nie lubię. Zawsze się źle odbiję i źle złapię. Znaczy i nie złapię. No ale to już próbowałaś kiedyś? Bo tych trójce i w dwójce znaczy tego się... nie ma. Nie, ja mówię akurat teraz o... Chyba w Legendzie, w Kazachstanie. Bo w którymś jest też taki jakiś most, co się zarywa. Ale nienawidzę. Od tej pory nienawidzę jakiegokolwiek składania w klasykach też jest, tak? No. Teraz zmartwiłeś. Ja już widzę, ja naprawdę chyba te wszystkie Tomb Raidery skończę przechodzić ze 3 lata w takim tempie. I think I need these ice rays. Lodowe duchy. Okej. Cutscenka, która dokładnie pokazuje co robić. I według mnie za dużo pokazuje. No.
to jeszcze jeden zapis. No, żywej. Może jakieś dusze nas gonią. No. Straszne. Jezus, prawie całe życie mi już wzięli, masakra. Oni, cutscenka mówiła, żeby iść tą drogą, a ja sobie pójdę swoją. Znaczy standardowo. Jeszcze? Jezu, zanim ożyły, to mi dalej życie wzięło. Masakra. Bez powodu ich nie ożywiam, bo są potrzebne. Nawet sama Lara stwierdziła, że potrzebują. Że potrzebuje ich. Ej, no nie zbierzcie mi całego życia, ludzie, no panujcie się. Dobra, bo teraz i tak by zginęło przy tak małej ilości życia. Masakra, no. Okej. Szymona kobieta. Dusze popchnęły Larę do samobójstwa. Takiego drastycznego. No niestety. Kurde, nie złapała się, no. Motyka. No nie ma tak łatwo. Dobra, wrócimy do ładu, jak to przejdę, bo nie ma sensu pokazywać straty tego samego, a jedynie chodzi o to, żeby wrócić do basenu, pomieszczenia z basenem, więc... pojawimy się. Okej, jesteśmy z powrotem, w końcu udało mi się dotrzeć do tego basenu. Zanim wypłynę i pokażę wam, co się zmieniło, to jeszcze tą dźwignię przełączę. Kurczę, ja w ogóle nie widziałam. Jakoś mi się w ogóle wtopiła w tło. Ona włączyła ten płomień tam, na tym lampionie. Taka tu się wywołał. A te duchy były po to, żeby zamrozić ten basen. Okej. A mroziliśmy go po to, żeby wejść tu. Spoko. A nie doskoczyłaby tam skąd się? Nie, niestety nie. Wiesz, że ja próbowałem. Za prosto by było, co? Tu mamy broń nową. Flary. Apteczkę. I co najważniejsze, dźwignię. Coś nam się otwarło, tak? No. Tam się też udamy teraz. Tylko pytanie, jak tam daleka droga jest, bo jakoś mi się przycięło i... Krótka droga. I zobaczyłam mniej więcej, jak mi się otwiera. Już. Musimy wrócić do pomieszczenia początkowego najpierw. I
po przeciwnej stronie to się po prostu otworzyło. Aha, spoko. Tu mamy kolejny element zręcznościowy, chciałbym powiedzieć. No kobito, kobito. Wiem, że żyjesz własnym życiem, no ale bez przesady. Oj, no ona musi pokazać, wiesz, że ma charakter, tak? Że się nie będzie słuchać. Ach, nie skończyłam. No, niestety. Ona tak już ma, trzeba się pogodzić. Kurde. Mam to, po co tu przyszłem. Czyli pęk kluczy. Bundle of keys. I one się przydają do sporej ilości drzwi. No to taka łatwizna, że tak naraz nam dali pęk kluczy. Natomiast każdy osobno. No to teraz w końcu po ten Krowbor wypadałoby iść. Widzisz, ja już zapomniałem, że po niego w ogóle trzeba iść. No widzisz. No musimy się wrócić do mafii. Właśnie ten custom na tym polega, że to się w kółko łazi tysiąc razy po tych pomieszczeniach, żeby cokolwiek zrobić. Ale w sumie fajny poziom. No, tak fajny pomysł po prostu. No. Ja podziwiam autora za to, że miał taką wyobraźnię, żeby to tak wszystko wykombinować. Owszem. No to jeszcze grać to jak się, to jeszcze, ale właśnie wymyśleć to wszystko, żeby to miało jakąś całość, to... No. Się trzymało kupy. Wyższa szkoła jazdy. No. Chociaż przypuszczam, że ja bym tutaj długo spędziła. Ja jakoś w escape room nigdy nie byłam dobra. Więc pewnie w tym kursie też bym trochę spędziła. No ja grając pierwszy raz też tu dużo czasu spędziłem. No nie dziwię się, bo... Nie wygląda na łatwe, żeby to wszystko wykminić. Teraz w końcu wykorzystamy te liny, to jak powinniśmy je wykorzystać. Bo to, że ja wróciłem się do basenu tą drogą, to był inny mój pomysł. Bo cutscenka pokazywała inaczej, jakby nie było. No to chyba tak we wszystkich Tomb Raiderach po swojemu. Kurde, mogę zapisać. O, błąd. Trudno już się. Teraz musi się udać za pierwszym razem. A najpierw musimy poczekać, aż się przestanie huśtać i się ustabilizuje. Myślę, że już. Ja. Yeah. Mm. A ja to miał zapisać.